Kocur, witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na rozmowę Echo 24. Moim i Państwa gościem jest pani Martyna Bańcerek-Perzyna z Urzędu Miejskiego Wrocławia, dokładnie z działu mediów społecznościowych. Dzień dobry, pani Martyna, witam bardzo serdecznie. Media społecznościowe, chociaż dziś, pani Martyna, chcielibyśmy porozmawiać o kończącym się roku 2016 właśnie z perspektywy Urzędu Miejskiego Wrocławia, no a musimy być bardziej szczegółowi z perspektywy mediów społecznościowych, w których, jak się okazuje, nasz Wrocław pełni dużą rolę. Dużo się czyta również o Wrocławiu w mediach społecznościowych na całym świecie. Wiemy w prostej linii, że możemy to sobie tłumaczyć Europejską Stolicą Kultury. No i tutaj już pierwsze pytanie. Czy rzeczywiście to wydarzenie również w internecie, kiedy googlujemy czy klikamy właśnie o Wrocławiu, zdominowało mijający, kończący rok 2016? Tak, zdecydowanie rok 2016 należał do Europejskiej Stolicy Kultury. Tutaj wiele się działo. Działo się też wiele właśnie w mediach społecznościowych, tylko chciałabym rozgraniczyć, że media społecznościowe Europejskiej Stolicy Kultury to też osobna jednostka. Wrocław 2016 na Facebooku. My ze sobą współpracujemy, bardzo im chętnie pomagamy, bardzo też chętnie relacjonujemy wydarzenia, uczestniczymy w nich, robimy relacje live, nie wiem, fotorelacje. I to zdecydowanie jest taka rzecz, która dominowała w tym roku, ale też wiele się działo na innych płaszczyznach i o tym też chciałabym wspomnieć. To ja muszę jednak zatrzymać się na dłużej przy Europejskiej Stolicy Kultury, bo przecież wszystkim Państwu zależy na tym, aby jednak promować markę, jaką Wrocław miasto jest w świecie. Same media społecznościowe, jakich narzędzi Państwo używacie, kiedy chcecie dotrzeć z informacją do nie tylko mieszkańców, ale również przecież turystów? Facebook na przykład w tym roku od kwietnia wprowadził relację live i to się bardzo dobrze prezentuje w mediach, wtedy ta relacja jest taka na żywo, wiele się dzieje, czasem nieoczekiwanych zdarzeń, ale jest to wszystko bardzo interesujące, więc na pewno korzystamy z tego. Korzystamy też po prostu z wideorelacji, kiedy wiemy na przykład, że zasięg w danym miejscu jest słaby i wiemy, że ta relacja live będzie wtedy po prostu kiepsko się wyświetlała, wtedy właśnie decydujemy się na wideo albo też po prostu na piękne zdjęcia, które prezentują to, co się właśnie dzieje i wtedy człowiek, który niestety nie może być w danym miejscu, może poczuć się tak chociaż odrobinę, jakby był z nami na tym wydarzeniu. Tego jeszcze naszym telewizorom nie powiedzieliśmy, ale pod jakim adresem Państwo możemy znaleźć, albo co należy właśnie wystukać na klawiaturze? Jesteśmy w wielu mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku i tutaj zapraszam pod adres Wrocław i nawias fonetyczny Wrocław. Jesteśmy na Twitterze, tutaj Wrocław Info, jesteśmy też na Instagramie Wrocław Official i jesteśmy też na Snapchacie, jesteśmy chyba jako pierwsze miasto polskie, przynajmniej byliśmy, bo teraz już inne miasta dołączyły i tutaj komunikujemy się z najmłodszymi naszymi odbiorcami. To jest młodzież, to są nastolatkowie, którzy już uznali, że na przykład Facebook jest troszeczkę przestarzałym medium społecznościowym. No to jeżeli Facebook jest przestarzałym medium społecznościowym, to rzeczywiście pokazuje ogrom Państwa pracy, że wyszliście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników internetu. Zaskoczyła Państwa na przykład frekwencja albo rzeczy, o które ludzie pytają i że tak silnie wrocławianie wbrew pozorom interesują się tym, co dzieje się w naszym mieście, z każdej strony. W tym roku bardzo nas zaskoczył jarmark bożonarodzeniowy. On co roku cieszy się dużym powodzeniem, ale to, co się wydarzyło w tym roku, to już przerosło nasze oczekiwania, bo zdjęcia z otwarcia jarmarku dotarły do miliona osób, chyba to był nawet 1 200 000, więc to jest ogromny zasięg. Ale też równie dużym powodzeniem cieszyło się rozświetlenie choinki i powitanie świętego Mikołaja. Otworzyliśmy na Facebooku specjalne wydarzenie, do którego mogli dołączyć ludzie i tych osób było 1700, a natomiast 4000 obserwowało. I tutaj, co ciekawe, magiczne zaklęcie, które w tym roku rozświetliło choinkę, właśnie pochodziło od naszego fana. Jedna z pań zaproponowała, aby ono właśnie tak brzmiało. I stwierdziliśmy, że jest bardzo dobre, więc dlaczego go nie wykorzystać, a ta pani podzięce za wymyślenie hasła dostała od nas taki drobny upominek od Mikołaja. Rzeczywiście, to bardzo miła uroczystość. Tam również towarzyszyliśmy Państwu z naszą kamerą Echo 24. Zaklęcie, które uczyli się, tak, zadziałało. To również warto zaznaczenia, które uczyli się sami wrocławianie. To ja jeszcze na moment do Europejskiej Stolicy Kultury, ponieważ mnogość tych wydarzeń też powodowała, że zwykłym użytkownikom internetu być może nawet momentami było trudno i ciężko spojrzeć na te najważniejsze wydarzenia. Czy jest coś, co rzeczywiście zaważyło i o czym możemy powiedzieć z końcem grudnia, pani Martyno, wydarzenie przy ESK, o którym było również głośno?
takich wydarzeń było naprawdę wiele i tutaj trzeba by było wspomnieć przynajmniej, nie wiem, wymienić 5-6. Na pewno weekend otwarcia. No to wszyscy oczekiwaliśmy tego. Jeszcze pamiętam tą zimę siarczystą, bo akurat wtedy chyba było dosyć mroźno, kiedy biegaliśmy z telefonami po mieście za pochodem. Pamiętam też Wyspę Słodową i ten spektakl świetny, który się tam wydarzył. To też była niesamowite show, także też bardzo się cieszył popularnością. Potem przyszedł czerwiec i było widowisko Flow, gdzie tutaj Odra zagrała główną rolę. No i wreszcie weekend zamknięcia, tak? Czyli spektakl Niebo, bardzo widowiskowy. I też bulwar Ksawerego Dunikowskiego został ponownie wykorzystany, bo był we Flow wykorzystany i był wykorzystany teraz, gdzie po prostu można było przejść ścieżką świetną. I myślę, że ten bulwar Ksawerego Dunikowskiego chyba się cieszył największą popularnością, bo to było wydarzenie, znaczy to nawet nie było wydarzenie. Tak można było po prostu wyjść z domu, iść na spacer, a jednocześnie uczestniczyć w tym, w czymś pięknym i niepowtarzalnym. No tak, i miejsce również wyjątkowe. Przecież tak, po bardzo bulwar, bogatej tak. Rewitalizacji, to warto głośno zaznaczyć. Chciałem jeszcze w takim razie podpytać, bo być może w tych statystykach również się pojawiła ta nagroda filmowa, to znaczy europejskie Oscary, o których też było głośno właśnie teraz, z początkiem miesiąca grudnia, gwiazdy światowego formatu przyjechały do Wrocławia. To wydarzenie to na pewno przejdzie do historii. Tutaj największym chyba zainteresowaniem, jeśli chodzi o 29. ceremonię rozdania nagród, europejskich nagród filmowych, cieszył się oczywiście Agent 007, czyli Pierce Brosnan. Po prostu zdjęcia, które krążyły u nas właśnie też udostępnione przez to właściwie były zdjęcia z portu lotniczego, który przywitał Pierce'a Brosnana, którego my udostępniliśmy u siebie na profilu, też się cieszyły ogromną popularnością. I w ogóle całe wydarzenie, bo to było tak niezapomniane wydarzenie, mogliśmy się poczuć naprawdę taką europejską stolicą kultury, ważnym miejscem na mapie Europy. Internet to jest takie specyficzne miejsce, na szczęście, które nie podlega cenzurze, pani Martyno. Możemy wyrażać swoje myśli i opinie, nie tylko te pozytywne, o których mówimy od początku tej rozmowy, ale również negatywne. Już abstrahując od fali hejtu, która pojawia się i to jest pewnie osobnym tematem, chciałem zapytać jednak, czy jest takie wydarzenie, które w ramach tych kulturalnych wydarzeń mijającego 2016 roku wzbudziło na tyle tych również złych emocji wśród samych wrocławian turystów, na które zwróciliście państwo uwagę? O, w internecie grzmi, coś się tutaj nie spodobało w tym Wrocławiu. Tak, to przy weekendzie otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury. I to nie temperatura. Nie temperatura, trafiła nam się kuna. Już słynna kuna, tak, która przegryzła kabel i przez to niestety całe widowisko się troszeczkę opóźniało i to faktycznie był taki moment kryzysowy, ale na szczęście opanowany i na szczęście każde kolejne wydarzenie już wyglądało lepiej i odbywało się bez takich problemów. Czyli z ramienia Urzędu Miasta sprytnie państwo wybrnęliście, nasi telewidzowie słyszeli, że to właśnie kuna. Tak. Wrocławski budżet obywatelski ma się coraz lepiej, cieszy również fakt tej mocnej aktywizacji samych wrocławian. No i oni również, sama dyrekcja i zarząd Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego doszedł do wniosku, że internet, to medium musi być mocniej zaktywizowane, wykorzystać jego siłę przy samym głosowaniu. Czy rzeczywiście według państwa również w 2016 roku udała się ta sztuka? To znaczy więcej wrocławian, więcej osób zaczęło interesować się samym miastem dzięki internetowi. Tak, działania w mediach społecznościowych w stosunku do budżetu obywatelskiego mają bardzo duży sens, bo tam możemy informować o wszystkich konsultacjach, o warsztatach, o projektach. Możemy też pokazywać to, co się udało zrobić właśnie dzięki aktywności wrocławian, czyli dzięki temu, że się zainteresowali, że zagłosowali, że wyszli ze swoją inicjatywą. Też bardzo dobrze widać to na przykładzie liderów projektów, którzy sami się aktywizują w mediach społecznościowych, zakładają sobie profile swoich projektów, zachęcają do głosowania. I bardzo im za to dziękujemy, bo przyświeca nam taka idea, że razem zmieniajmy Wrocław, także bardzo dobrze jest widziana aktywizacja tutaj mieszkańców. I też jeśli chodzi o wrocławski budżet obywatelski, to na przykład widać to na przykładzie głosowania, że jednak tych głosów elektronicznych jest znacznie więcej niż tych tradycyjnych, czyli ludzie dowiadują się z internetu o wrocławskim budżecie obywatelskim i wolą w ten sposób głosować, bo jest im prościej. I tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć o Snapchacie, bo na projekty z wrocławskiego budżetu obywatelskiego można głosować od 16 lat. I jak już wspomniałam wcześniej, tych młodych ludzi na Facebooku jest coraz mniej, czyli możemy wykorzystać na przykład Snapchata, żeby zachęcić młodych ludzi do głosowania na wrocławski budżet obywatelski. I to się sprawdziło, rozumiem? Oczywiście. To idąc tym tropem, na co również warto zwrócić uwagę, kiedy patrzymy na to, co się działo w 2016 roku, powiedzieliśmy troszeczkę o kulturze, mamy wrocławski budżet obywatelski, co jeszcze możemy dopisać do tej listy? Bardzo dużo wzmianek o Wrocławiu pojawiało się w mediach zagranicznych.
trochę z racji Europejskiej Stolicy Kultury, trochę też dlatego, że po prostu Wrocław jest coraz częściej dostrzegany za granicą i te artykuły, jeśli znajdowaliśmy, czasem też nasi czytelnicy je nam podsyłali, bardzo chętnie udostępnialiśmy i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Tutaj mogę na przykład podać brytyjski dziennik The Telegraph, który napisał o tym, że Wrocław zdecydowanie jest warty odwiedzenia, ale też napisał o krasnalach. Krasnale to są w ogóle bardzo wdzięczne stworki, które się cieszą ogromną popularnością wszędzie, za granicą też. Można też podać portal turystyczny TripAdvisor, który rekomendował nas jako miejsce, które warto odwiedzić. Pojawiały się też informacje na przykład o europejskich miastach, które z jakichś powodów są pomijane, a niekoniecznie tak powinno być. Powinniśmy je odwiedzić. Także takich zmianek było dużo i to się cieszyło popularnością. Też dużą popularnością cieszyły się przygotowania do igrzysk The World Games, czyli o tym... przed nami w lipcu 2017. Tak, to był intensywny rok, jeśli chodzi o przygotowania. Ostatnie prace budowlane, znaczy one się jeszcze toczą, ale to już są wykończeniowe. Modernizacja stadionu olimpijskiego, budowa basenów przy ulicy Wejherowskiej czy toru wrocławskiego przy parku. I to rzeczywiście infrastruktura okazała się tym czynnikiem decydującym, jeżeli chodzi o to, co... Tak, to zainteresowanie zdecydowanie było, jeśli chodzi o to, jakby... Bo to są też inwestycje, które nam pozostaną po igrzyskach, tak, których mieszkańcy będą mogli korzystać na co dzień. Stadion Olimpijski zresztą będzie teraz nie tylko stadionem żużlowym, ale też będzie odbywał się na nim zawody z futbola amerykańskiego, także tutaj jest wartość dodana tego, że jest on zmodernizowany, bo będzie przystosowany nie tylko pod żużel. W międzyczasie powiedziała Pani również o tym ruchu turystycznym, o którym siłą rzeczy też chyba warto powiedzieć, kiedy mówimy o podsumowaniu 2016 roku. Wiemy, że to za sprawą przede wszystkim Europejskiej Stolicy Kultury te obiekty, ta infrastruktura jest dobrze wykorzystywana i chętnie odwiedzana. Narodowe Forum Muzyki, o którym często również na naszej antenie tutaj mówimy, Afrykarium czy Hala Stulecia. Statystyki są bardzo zadowalające, pokazują, że ten rok był decydujący. Rzeczywiście kilka rekordów frekwencyjnych padło. Czy to również dla portalu internetowego jest jakimś wyzwaniem, żeby może nawet stworzyć nowy dział właśnie pod kątem samej turystyki i tego obiegu? Tak, zdecydowanie. Ludzi. Tutaj zauważyliśmy, że ruch turystyczny był znacznie ożywiony, dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, powstał nowy portal turystyczny. To jest oficjalny portal turystyczny Wrocławia. Zapraszam na stronę www.visitwrocław.eu i tutaj będziemy tworzyć treści właśnie takie dedykowane turystom w wielu językach i jakby w nawiązaniu już do tego serwisu turystycznego, który się pojawił, powstały też profile społecznościowe w mediach społecznościowych. I tutaj mam na myśli na Facebooku Visit Wrocław i na Twitterze Visit Wro. Czy momentami zdarzało się Państwo, że pełniliście funkcję swoistego takiego moderatora i pośrednika pomiędzy różnymi konfliktami, jakie są we Wrocławiu? Bo chciałbym tutaj nawiązać między innymi do naszej komunikacji, czy do roweru miejskiego, maratonu, tych wielkich imprez, które często dzielą opinię publiczną, prawda? Oczywiście. Zamykamy część miasta, komuś to pasuje, ktoś chce pojechać na rowerze, ktoś nie. To taka mieszanka wybuchowa tak, nam się tutaj we Wrocławiu bardzo zrobiła. Duże właśnie emocje budzi zawsze maraton i półmaraton wrocławski, ale staramy się zawsze tłumaczyć racjonalnie, że to jest jeden dzień w roku, że informacje pojawiają się na wiele miesięcy wcześniej. Już na przykład teraz znamy datę kolejnego półmaratonu i maratonu, więc to nie są informacje, które pojawiają się z dnia na dzień. Staramy się racjonalnie tu wytłumaczyć, że to jest tylko jeden dzień w roku, miasto jest dla wszystkich i jednego dnia mogą wybiec na ulicę maratończycy i jakby ten królewski dystans przebiec, podziwiając architekturę piękną zresztą Wrocławia. To zdarzają się, Pani Martyno, Państwo takie momenty w pracy, że okazuje się, że Wy jesteście też nieraz pierwszym źródłem informacji? Oczywiście. Nasi czytelnicy sądzą, że właśnie, znaczy myślę, że dobrze sądzą, że jesteśmy czasem takim pierwszym źródłem informacji dla nich. Zresztą jakby rola mediów społecznościowych jest troszeczkę taka, że na Facebooku na przykład to konto może być spersonalizowane, czyli możemy sobie wybrać, co chcemy, żeby nam się pojawiało, a czego nie chcemy, tak? Jeśli przeglądamy serwisy informacyjne, to tych wiadomości jest czasem dużo, a na Facebooku możemy sobie to tak spersonalizować, że pojawiają się tylko treści, których oczekujemy, które chcemy czytać. Pojawiają się treści, których tylko oczekujemy, to ja w takim razie muszę dopytać jeszcze o tweeta prowadzonego przez prezydenta miasta Rafała Tutkiewicza. Tak, no to także nowum, prawda? Jak popatrzymy na 2016 rok, o to, co działo się w mediach społecznościowych. Tak. Sposób prowadzenia.
To jakby właśnie podsumowując rok, musimy też właśnie wspomnieć o tym, że ten TweetUp, czyli spotkanie użytkowników Twittera, podczas którego mogą się wreszcie poznać, bo na co dzień wymieniają tylko opinie poprzez Twittera, mogą się poznać, porozmawiać na żywo, odbyło się 9 grudnia. I to było takie pierwsze spotkanie na szczeblu samorządowym i bardzo dobrze zostało przyjęte, dlatego w związku z tym na początku stycznia odbędzie się kolejne takie spotkanie, czyli TweetUp. Tym razem będzie właśnie dotyczył spędzania czasu wolnego i ruchu turystycznego we Wrocławiu i wybraliśmy na to spotkanie miejsce chyba bardzo trafne, bo Hydropolis, czyli naszą jedną z nowych atrakcji turystycznych. Czyli na to możemy oczekiwać w 2017 roku. Tak, to jako początek zaczynamy w styczniu, natomiast potem przygotowujemy się do The World Games. I to będą te priorytety, Pani Martyno, na rok 2017, jeżeli popatrzymy o pracę, o to, co dzieje się z miejskimi portalami społecznościowymi? Tak, to są priorytety, natomiast wszystko inne to, że tak powiem, nasza praca jest bardzo dynamiczna, pracujemy właściwie od rana do świtu, reagujemy na wszystko, od rana do nocy reagujemy na wszystko, co się dzieje, więc co się zdarzy, tego nie wie nikt. A co było najbardziej klikane już tak, kiedy zostawimy Europejską Stolicę Kultury w roku 2016? Czy to w ogóle jest zasadne pytanie, czy Państwo takie najbardziej statystyki? Najbardziej klikalne, tak. Zdecydowanie Jarmark Boże Narodzenia. Czyli jarmark, o którym już dzisiaj powiedzieliśmy. Wciąż zachwyca na skali europejskiej. Zastanawiamy się, co będzie w kolejnym roku, bo to już będzie 10. edycja taka jubileuszowa, ale zobaczymy. No rzeczywiście wszystko chyba w rękach samych organizatorów, prawda? Bo to oni powinni nas zaskoczyć. Martyna Bańcerek-Perzyna, Urząd Miejski Wrocławia, Dział Mediów Społecznościowych. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Serdecznie. I to wszystko w tej rozmowie Echo24. Dziękujemy również Państwu za uwagę. Do zobaczenia.